Regionalny Miasta, proszę bardzo. Tak, szanowni państwo, z uwagi na to, że w tym roku oddano 7 smoczy skwer na terenie miasta Krakowa do użytku, a nasza dzielnica, jak ten temat trochę zapomniała, mimo wszystkie wskazane kiedyś lokalizacje w projekcie uchwały uzyskały opinie negatywne komisji do spraw smoczy skwerów, no warto tylko jednak wrócić do tego postulatu, które chcemy przeprocedować. Z uwagi na to, że takim terenem, który dość w ostatnich latach jest chyba najbardziej w tej chwili w dzielnicy zabudowywany, to jest wschodnia część Prudnika Czerwonego. Znalazłem tam taką działkę w rejonie ulicy Pochomolca, dokładnie między Wilka Marleta a Pochomolcem. To jest działka, która jest własnością gminy miejskiej Kraków. Nie jest obciążona na rzecz trzecich podmiotów, więc tak naprawdę możliwość realizacji tego grupka. Ona ma powierzchnię 0,65, prawie 2 trzecie hektara, więc spełnia te wszystkie standardy techniczne. No i można by tam było posadowić, zrealizować tą inwestycję i tutaj tak jestem wstępnie posłowie z przewodniczącym Komisji Sportu Turystyki Rady Miasta Krakowa, że jeżeli Rada wyraża pozytywną opinię, przyjmie tą uchwałę, to wtedy ruszą te prace i jest szansa, że w przyszłym roku ten skwer by tam powstał. Te skwery są fajne, bo są wielopokoleniowe prace, zabaw od dzieci najmłodszych do planu rekreacyjnego dla seniora, więc one się bardzo dużo. Polecam zresztą kiedyś przy ulicy Wieczora po bulwaru odwiedzenie, bo tam często się nawet można na tym skwerze, bo można spodziewać, wcale małe nie są, to jest powierzchnia około pół hektara. Zmieścić, więc one się cieszą bardzo dużą atencją, tak powiem, fajnie w ogóle coś takiego u nas w dzielnicy. To jest działka, myślę, że się uda to zrobić. Spójrzmy się do K. Tak, ja tu jest to poprawka w ulicy Krzysław Bicki, bądź K. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję pani Ania Kozłowiec, proszę bardzo. Ja bardzo się cieszę, że akurat w tym rejonie przy tych domach jednorodzinnych powstanie jakikolwiek, tam w ogóle nie ma. Tam jest mało miejskich terenów i o ile tu pobudowaliśmy, czy na Szczecin, czy na Jakowity, czy na Wątkowicach, natomiast tam generalnie nie ma takich placów. Więc myślę, że to będzie rzeczywiście fajna rzecz i gorąco Państwa zachęcam, żeby tam poprzeć ten projekt, bo rzeczywiście fajna. Myślę, że tak. Czy jeszcze są jakieś głosy? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Panie Radne. Zamykam dyskusję. Przystąpimy do procedowania. Kto jest za poparciem druku 483? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.